W tym roku dostaliśmy informacje wszystkich spinaczy, którzy wybierali się na atak szczytowy na K2. Proszono, żeby rodzina Johna Snoriego wystosowała taki list, którym prosiła, żeby nie fotografować tych zwłok i nie udostępniać absolutnie. Są poprowadzone równoległe poręczówki, to nie jest tak, że trzeba się przepinać dokładnie na tych samych linach, ale to jego ciało jest tak około, no nie wiem, 3 metry od tej głównej linii obecnie używanych poręczówek. Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku serii Największe górskie tragedie. Rok temu zrobiłem materiał, w którym opowiedziałem o zimowym ataku na szczyt K2, podczas którego zaginęła trójka himalajstów. I od tamtego czasu co jakiś czas dostawałem od Was wiadomości, abym opowiedział o dalszych losach poszukiwań Aliego Sadpary, Juana Pablo Mora oraz Johna Snoriego. I ten odcinek jest właśnie po to, aby wyjaśnić dalszą historię poszukiwań i zaprosiłem do tego materiału Monikę Witkowską, która znała wszystkich trzech himalajstów i wie także, jak potoczyły się dalsze losy poszukiwań himalajstów. Zapraszam do dzisiejszego materiału. Zimą zeszłego roku wszyscy miłośnicy gór najwyższych uważnie śledzili historię pierwszego zimowego wejścia na K2, którego dokonali Nepalczycy na czele z Nirmalem Nimsą Purjiją. Po tym osiągnięciu wiele osób interesowało się kolejnym atakiem zimowym na szczyt, który miał miejsce kilkanaście dni później. Składał się on z czterech himalajstów, którzy w kierunku wierzchołka K2 zmierzali w dużo trudniejszych warunkach pogodowych niż Nepalczycy. Na wysokości powyżej 8000 metrów doszło wtedy do dramatycznej sytuacji. Ali Sadpara nakazał swojemu synowi zawrócić, a sam wraz z Johnem Snorim i Juanem Pablo Morem ruszyli dalej. Chilijczyk Mor marzył, aby zdobycie szczytu zadedykować swojemu przyjacielowi i partnerowi wspinaczkowemu, któremu był Sergi Mingote. Katalończyk, który na K2 zginął 16 stycznia, dokładnie tego samego dnia, kiedy Nepalczycy zdobyli górę. Cała trójka, która 5 lutego zmierzała w stronę szczytu, zaginęła. Decyzja ojca uratowała życie Sajida. Po wielu miesiącach domysłów i hipotez świat poznał finał tej historii. Himalaiści w końcu zostali odnalezieni. Rozdział pierwszy, atak na szczyt. Zanim przejdziemy do finału losu zaginionych, przypomnijmy sobie wydarzenia, które miały miejsce zimą 2021 roku. Po udanym wejściu na szczyt 16 stycznia zespołu Nimsa Purjiji, członkowie innych ekspedycji postanowili kontynuować swoje działania, oczekując kolejnego okna pogodowego, które da szansę na ponowne zdobycie szczytu. To pojawiło się na początku lutego i do ataku szczytowego postanowił ruszyć wtedy zespół 47-letniego Islandczyka Johna Snoriego, w którym znajdował się 45-letni Ali Sadpara oraz jego syn 20-letni Sajid. I Sadpara to nie jest nazwisko, tylko pseudonim, bo po prostu Muhammad Ali urodził się w miejscowości Sadpara, stąd mówiono na niego Ali Sadpara, a razem z nimi w górę ruszyli dwaj Sherpowie. 3 lutego znaleźli się oni w niskim obozie drugim na wysokości 6550 metrów, a ponad nimi znajdował się duet Tamara Lunger i 34-letni Chilijczyk Juan Pablo Mor, który stracił kilkanaście dni wcześniej swojego partnera Mingote i 2 dni później, 5 lutego, w kierunku szczytu wyruszyli Snori, Ali Sadpara, Sajid Sadpara oraz dołączył do nich uczestnik innej wyprawy, Juan Pablo Mor, z którym oni spotkali się już w trakcie wspinaczki na szczyt. Jego partnerka Tamara postanowiła zrezygnować z ataku na szczyt i moment rozdzielenia się zespołu, gdy aparat tlenowy Sajida zaczął zawodzić, a ojciec nakazał mu wtedy zejście, jest ostatnim znanym miejscem lokalizacji trzech zaginionych alpinistów i pomimo trwających 2 tygodnie poszukiwań, ratownikom nie udało się zlokalizować Aliego, Johna i Juana.
Często podczas takich sytuacji w mediach pojawiają się pytania, czy himalaiści byli doświadczeni, czy posiadali odpowiednie umiejętności, aby porwać się na takie wyzwanie. W przypadku tej historii nie ma co do tego żadnych wątpliwości. 45-letni Ali Sadpara to prawdziwy gigant pośród pakistańskich wspinaczy. Niejednokrotnie wykonywał on kolosalną pracę w trakcie polskich ekspedycji zimowych w Karakorum i jest on także pierwszym zimowym zdobywcą Nanga Parbat, na którą wszedł wraz z Simonem Moro i Aleksem Chikonem. Zdobył on także kilka innych ośmiotysięczników, a swoje umiejętności potwierdził, wytyczając samotnie nową drogę na siedmiotysięczniku Spandik. Z kolei Juan Pablo miał już na koncie wejścia na Annapurne i Daulagiri, a jego największym osiągnięciem było zdobycie w ciągu zaledwie tygodnia dwóch ośmiotysięczników, Everestu i Lhotse, a co ważne, odbyło się to bez wsparcia aparatury tlenowej, bez powrotu do bazy i bez pomocy szerpów. Został on tym samym pierwszą osobą, która tego dokonała, a jego osiągnięcie wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa. Najmniej doświadczonym z tej trójki był Islandczyk Snorri, jednak i on nie należał do nowicjuszy. A co najważniejsze, znał już K2. Wszedł na wierzchołek latem w 2017 roku, a tydzień po tym sukcesie osiągnął także wierzchołek Broad Peaku. Miał też na swoim koncie wejście na Lhotse i był bardzo popularnym alpinistą na Islandii. Cała trójka intensywnie przygotowywała się do zimowej próby zdobycia K2. Juan Pablo Mor był takim wspinaczkowym świrem, oczywiście w pozytywnym znaczeniu, że w mieszkaniu miał na ścianach powkręcane chwyty, aby móc przemieszczać się po nim, nie dotykając w ogóle podłogi. Rozdział drugi. Odnalezienie zaginionych. Kilka miesięcy po zaginięciu trójki himalaistów nadszedł sezon letni w Karakorum i kolejni alpiniści rozpoczęli żmudną drogę ku szczytowi K2. Pod koniec lipca w 2021 roku Ukrainiec Valentin Sipavin około 20 minut drogi od obozu czwartego odnalazł ciało Juana Pablo Mora. Mężczyzna znajdował się pod śniegiem, tuż pod szyjką butelki na wysokości ponad 8000 metrów. Z kolei ciało Aliego zostało odnalezione wyżej, ponad szyjką butelki, a najwyżej natrafiono na Johna Snorriego. Wszyscy oni byli wciąż przypięci do poręczówek. I nie mamy informacji, dlaczego doszło do tragedii, czy to było wychłodzenie, czy może jakaś mała lawina, czy oberwał się kawałek seraka, wtedy mocno wiało, więc po prostu może była to śmierć z wychłodzenia. Co ważne, mężczyźni nie mieli przy sobie aparatów tlenowych. Na najwyższej górze Karakorum działał wówczas również syn Aliego Sadpary, który wraz ze swoim zespołem kierował poszukiwaniami zaginionych, jednak to inni odnaleźli ich jako pierwsi i polska himalaistka Monika Witkowska poznała wszystkich zaginionych tamtej zimy alpinistów, ale także poznała później syna Aliego Sadpary, Sajida, i tak ona wspomina himalaistów. Wszystkie te trzy osoby praktycznie znałam, to znaczy najmniej znałam Islandczyka Johna Snorriego, z którym widziałam się raz w 2017 roku w Karakorum, ale nie rozmawialiśmy ze sobą, także w sumie no to można uznać, że go nie znam. Natomiast akurat Chiliczyka, czyli Juana Pablo, którego nazywaliśmy, jego taką ksywą, to było JP. Wszyscy na niego mówili JP. Znam bardzo dobrze, bo spędziliśmy ze sobą dużo czasu w bazie pod Everestem i Lhotse, bo to chodzi o tą samą bazę. I wtedy obydwoje w 2019 roku zdobywaliśmy Lhotse. Był z nami też Sergio Mingote, który też zginął na zimowej wyprawie na K2, tylko Sergio, u niego nie doszło jeszcze do ataku szczytowego, bo zginął wcześniej w wyniku uderzenia kamieniem notabene. Natomiast jeżeli chodzi o Alego Sadparę, który był też właśnie tą trzecią ofiarą ataku szczytowego zimą 2 lata temu, Alego Sadparę pierwszy raz poznałam w 2017 roku na Broad Peaku.
I wtedy dużo rozmawialiśmy ze sobą, ale zapamiętałam go przede wszystkim z takiego momentu, jak były moje urodziny. Mam urodziny 13 lipca, czy no akurat to zahacza o wyprawę w Karakorum. I Ali był na tych moich urodzinach i pamiętam, mam do tej pory tam z sentymentem oglądam ten filmik, jak Ali tańczy, pełen radości, w ogóle są śpiewy i tańce, ktoś tam, prawda, któryś z Pakistańczyków tam jako bęben wykorzystuje beczkę wyprawową, no i właśnie te tańce Ali Sadpara, który Ali fantastycznie tańczył i w ogóle, no rzeczywiście to był niesamowity występ. A potem drugi raz spotkaliśmy się w 2019 roku, właśnie na wyprawie na Lhotsen, tam właśnie był też JP i Sergi i z Alim mieszkaliśmy w bazie po sąsiedzku. Nasze namioty dzieliło tam, nie wiem, może 2 metry różnicy. I codziennie rano, jak się budziliśmy, to zależnie od tego, kto szybciej wstał, to krzyczeliśmy do siebie, a tam jak się masz, co tam. No tam wymienialiśmy jakieś tam przyjemnościowe zwroty, ale też często właśnie rozmawialiśmy czy przy posiłkach, czy gdzieś tam, prawda, no, widząc siebie wzajemnie w bazie. A później takie znamienne spotkanie mojego i Alego było jeszcze na południowej, nie na południowej ścianie, tylko akurat na z drugiej strony, na ścianie Lhotse, kiedy Ali już schodził z obozu trzeciego, ja podchodziłam podczas aklimatyzacji i zrobiłam mu zdjęcie. Ali miał 2 profile na Facebooku. Jedno z tych zdjęć wykorzystał jako zdjęcie profilowe u siebie właśnie na profilówce facebookowej, bo on polubił to zdjęcie i właśnie zapytał, czy je może wykorzystać. No i spotkaliśmy się też na szczycie Lhotse, kiedy ja byłam ciut wcześniej niż Ali i zbierałam się już do zejścia, kiedy Ali przyszedł, zaczęła się psuć pogoda. Ale Ali poprosił mnie o zdjęcie, czy mogę jeszcze zostać trochę i zrobić mu zdjęcie. No, na początku myślałam, że jedno zdjęcie. Ali, jedna flaga, druga flaga, trzecia, dziesiąta, prawda? No, ale cierpliwie robiłam mu te zdjęcia i do tej pory ja w swoim archiwum, bo robiłam mu swoim aparatem, mam te jego zdjęcia profilowe, no i on też je później wykorzystywał. Teraz na wyprawie, jak poznałam jego syna, Sajida, to Sajid mi pokazywał taki teledysk, który w stanie zdobył tam rekordy popularności. No i przyznam się, że duża część tych zdjęć, które tam są, to są moje zdjęcia. W każdym razie, ale nie chodzi o to, żeby się tam jakoś chwalić, tylko mówię po prostu o tych moich układach i jakichś takich spotkaniach z Alim, które zawsze były bardzo sympatyczne i takie, no dla mnie był to człowiek, którego bardzo lubiłam, bardzo ceniłam. Natomiast teraz właśnie rozmawiałam z Sajidem, jak się zakończyła sprawa pogrzebu, pochówku Alego, dlatego że pytałam wielu osób i ciągle nie mogłam uzyskać jakiejś takiej jednoznacznej odpowiedzi. Okazało się, że Ali w zeszłym roku, kiedy znaleziono zwłoki prawda, jego ojca, pochował te zwłoki. Powiedział, że dostał taki przykaz od swojej mamy, żeby już tych zwłok nie sprowadzać w dół, ale żeby zrobić taki pochówek, żeby to było zgodnie z tradycją muzułmańską. I Ali został pochowany w śniegu, w śniegu, który, znaczy w okolicach obozu czwartego. Tam jest takie śnieżne pole. I tam jest jego górski grób. Natomiast Sajid, czyli syn Alego Sadpary, też pochował odnalezione ciało Juana Pabla, czyli Chilijczyka. No i on z kolei spoczywa ponad obozem czwartym. No tutaj Sajid sugerował, że ten pochówek jest troszeczkę, tam nie było za bardzo warunków, żeby zrobić taki jakiś głębszy grób, no ale w każdym razie udało się tam te ciało przynajmniej jakoś tym śniegiem przykryć. Natomiast jeżeli chodzi o ciało Johna Snorego, czyli Islamczyka, ono do tej pory jest na poręczówkach, bo przy ataku szczytowym widziałam na poręczówkach troszeczkę tam powyżej szyjki butelki. W tym roku dostaliśmy informacje wszystkich spinaczy, którzy wybierali się na atak szczytowy na K2. Proszono, żeby
rodzina Johna Snoriego wystosowała taki list, którym prosiła, żeby nie fotografować tych zwłok i nie udostępniać absolutnie w mediach społecznościowych. No, trzeba pamiętać, że John Snorri miał 6 dzieci, prawda? No i myślę, że ostatnią rzeczą, które jego dzieci chciałyby zobaczyć, no to zdjęcie zwłok ojca w internecie. Także no, mam nadzieję, że wspinacze uszanowali to, natomiast no, rzeczywiście jest tak, że są poprowadzone równoległe poręczówki, to nie jest tak, że trzeba się przepinać dokładnie na tych samych linach, ale to jego ciało jest tak około, no nie wiem, 3 metry od tej głównej linii obecnie używanych poręczówek. Rozdział trzeci. Kontrowersje wokół Sajida. Przez pewien czas nie było do końca jasne, czy odnalezieni himalaiści zostali pochowani, czy nie. Pojawiły się nawet plotki, że Sajid, zamiast zająć się pochówkiem ojca, ruszył na szczyt K2 tak jak pozostali i w ogóle nie interesował się odnalezionymi alpinistami. W mediach pojawiały się artykuły, że został on najmłodszym zdobywcą szczytu K2 i że to było dla niego ważniejsze od pochowania ojca, co nie było zupełnie prawdą, bo chociaż faktycznie Sajid wszedł na wierzchołek K2, to już podczas zejścia zatrzymał się przy Alim Sadparze i dzięki pomocy boliwijskiego himalaisty Hugo Ayaviri, który również schodził ze szczytu, sprowadzili ciało w okolice obozu 4, gdzie zostało ono pochowane. Jak widzimy, historia niestety nie zakończyła się pozytywnie. Żaden z himalaistów nie przeżył trudów wspinaczki na szczyt K2. Wtedy też był bardzo mocny wiatr i trudne warunki. I nie wiemy tak naprawdę, czy zginęli oni podczas zejścia ze szczytu, czy wejścia na szczyt. Z moich rozmów z himalaistami twierdzą oni, że prawdopodobnie mogło to być jeszcze podczas wejścia na szczyt. Jednak jak było naprawdę, już nigdy się nie dowiemy. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten materiał uważacie za wartościowy, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i za subskrybowanie kanału. Zapraszam Was również na stronę mojego dzisiejszego gościa, Moniki Witkowskiej, gdzie możecie znaleźć jej książki, najnowszą książkę związaną z Karakorum, czyli Broad Peak, a także jej pozostałe książki, między innymi wydaną niedawno książkę Moje Karpaty. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnych materiałach. Cześć!